Magnolie Biznesu. Co to jest za inicjatywa? To jest inicjatywa kobietowo.pl, która ma wyróżnić kobiety przedsiębiorcze z województwa zachodniopomorskiego. Takie, które mają swój pomysł na biznes, są niezależne i potrafią działać. Wiele mamy takich kobiet? Okazuje się, że bardzo wiele, więcej niż mogłybyśmy przypuszczać i jesteśmy z tego bardzo szczęśliwe, zwłaszcza, że już szykujemy kolejną edycję i wiemy, że będzie cieszyła się powodzeniem. Dzisiaj będziemy miały takie spotkanie integracyjne, gdzie będą mogły się spotkać laureatki, będą mogły się spotkać jurorki, będą mogły się również spotkać panie, które były nominowane do plebiscytu. Będą mogły porozmawiać ze sobą, wymienić kontakty, być może wymyślić jakieś nowe pomysły na biznes. No i z pewnością będą miały przyjemność skorzystać z samochodu właśnie marki Mercedes i zobaczyć, jaki to jest komfort i przekonać się, że warto być przedsiębiorczą, żeby można było jeździć najlepszą marką. Mercedes Mojsiuk na gali Magnolie Biznesu. Jak wygląda współpraca i jak to się stało, że Mercedes Mojsiuk znalazł się na Magnoliach Biznesu? Ogromnie się cieszę, że pani Nina Kaczmarek przyszła z tą inicjatywą do nas. Uważam, że jest to inicjatywa, którą należy wspierać. Zgodnie z nazwą She is Mercedes, czyli Mercedes jest kobietą. Uważam, że należy wspierać kobiety, które są silne, twórcze, które się rozwijają i które łączą życie prywatne z życiem zawodowym i ze swoimi pasjami. Czyli taka jest kobieta Mercedesa? Tak, silna, niezależna, ale też bardzo wrażliwa. Symbolizuje tą niesamowitą siłę kobiecą, która rośnie i która jest niesamowicie twórcza. Jaka była idea tego wszystkiego? Wspierać kobiety. Wspierać kobiety, bo jak my siebie nie będziemy wspierały, no to nikt nam nie pomoże tak, jak my sobie jesteśmy w stanie pomóc. Nasza mama od czasu, jak pamiętam, po prostu kocha wszelkiego, można powiedzieć, roślinność. Sadzi sama otoko swoich ogrodów i może być chociażby bardzo, jak powiedziała, jak się cieszę, że po prostu może być ten zbieg okoliczności i że sama może zasadzić właśnie w tak wspaniałym gronie po prostu drzewko. Bardzo kocham roślinność, sadzę. To wszystko, ta roślina, która rośnie wokół naszych obiektów, to właściwie to wszystko ja sadzę. I to fakt, że później ona jest trochę niszczona, ale znowu jest nowa sadzona, to może dlatego sadzę dzisiaj tą magnolię, bo tam w koszalinie mi zniszczyli jedną część ogrodu. Ale i zaraz zawsze mi się wydaje, że ja już nie będę sadziła, ale nie znowu sadzę. I teraz, jaka to odległość powinna być, żeby było bezpiecznie? W samochodach, w których mamy sprzęgło, powinniśmy wcisnąć sprzęgło do samego końca i fotel ustawić sobie w takiej pozycji, żeby noga w kolanie była lekko zgięta. Jeżeli nie ma sprzęgła, nóżkę stawiamy sobie z boku na nadkolu i robimy te same ustawienie, czyli noga w kolanie lekko zgięta. Dlaczego? Ważne jest, żebyśmy się nie siedzieli zbyt blisko. Od razu mówię dlaczego. W sytuacji, kiedy dochodzi do jakiejkolwiek kolizji, co się dzieje? Lecimy do przodu. Kolana momentalnie wjeżdżają w deskę rozdzielczą. Kobiet jeździ Mercedesami w porównaniu do mężczyzn. Czy jest więcej pań, czy więcej panów? Są badania, że około 25% kobiet
jeździ pojazdami marki Mercedes-Benz. Natomiast są też inne badania, które mówią o tym, że w decyzji o wyborze marki Mercedes-Benz w 90% decydują kobiety, bo mają swoich partnerów. Wiadomo, że partnerzy pytają się mądrych kobiet. Thank you.